Jak wielu z was wie, co się dzieje od dwóch niedziel? Kto z was odsłuchuje lub jest na bieżąco? Ci z was, którzy nie, zachęcam was, abyście mogli to nadrobić. Jesteśmy bardzo mocno w temacie modlitwy. Tak naprawdę w temacie modlitwy i uwielbienia tam jesteśmy od 3 lat. Ale ostatnie dwie niedziele i dwie środy tu za ścianą, w sali mniejszej, tak naprawdę nie starcza tam miejsca. W ostatnią środę mocno ponad 100 osób na wspólnej modlitwie. W tą środę też będziemy się modlić, więc zachęcam, abyście byli. I nie będę przypominał tego, co było dwie niedziele temu, bo tydzień temu przypomniałem to, co było 2 tygodnie temu. Dziś w skrócie przypomnę to, co było tydzień temu, ponieważ wierzę, że chcemy mieć pewnego rodzaju kontynuację. Rzadko kiedy wchodzimy tutaj w taką z tytułu serię, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że to gdzieś tam poniekąd ma w sobie 3. część dzisiaj tego, gdzie podróżujemy od tych 2 tygodni. Dzisiaj jest taka część 3. Mówiliśmy o tym, jak zradzać rzeczy w modlitwie. Mówiliśmy o tym, jak w modlitwie możemy wygrywać, walcząc, wygrywać z chorobami. Możemy w modlitwie ogłaszać zwycięstwo nad swoją rodziną. Mówiliśmy o napełnianiu czaszy modlitwą na podstawie objawienia świętego Jana 5:8. Jak wielu z was odkryło coś nowego w tej samej tylko ilustracji? Komu z was to pomogło? Jak napełnialiśmy tą czaszę modlitwą, jak napełnialiśmy tą czaszę ilustrując wodą i do momentu przelania się. Wierzymy, że wtedy następuje ten przełom w modlitwie, ponieważ jest gdzieś ten element tych modlitw, gdzie walczymy, napieramy, czujemy, że już jest blisko. Czujemy, że już jest blisko. Jedna z osób tu na sali kiedyś walczyła o wskrzeszenie jednej osoby zmarłych, po prostu w kostnicy już. I pamiętam, jak ta osoba mówiła mi, że słuchaj, no było, walczyliśmy tam wiele, wiele, wiele godzin i czuliśmy, jak dosłownie ta osoba jest jakoś już blisko, jest już gdzieś wraca, gdzieś to się już zadziało. No, nie wierzyliśmy, że nie wyjdzie stąd z nami. Już było tak blisko, a jednak nie wróciła. Ale wiecie, jest ten wymiar, że przesuwasz coś, napierasz i czujesz, jak rzeczy się zaczynają dziać. Czujesz, jak... Nie umiemy często tego wyjaśnić słowami, ale one zaczynają być bliższe nam. Czujesz, że ten przełom jest gdzieś w powietrzu. Nawet jeszcze fizycznie, w świecie tym widzialnym, nic się nie zmieniło, ale już jest ekscytacja w powietrzu, bo czujesz, że to już za chwilę pęknie. Że już ten balonik tej niemocy wystrzeli w powietrze i przyjdzie przełom. Więc o tym tutaj rozmawialiśmy. Jeżeli ktoś z was nie miał możliwości być, to zachęcam do odsłuchania. Jak wielu z was już zdążyło odpocząć, gdzieś wyjechać na wakacje? Okej, czyli widzę, że wszyscy poplanowali sobie 2. połowę lipca i sierpnia, a cwaniaki, którzy mogą, pojadą we wrześniu, tak? Kiedy wszyscy już z wakacji powracają, to wtedy wy na mniejszej zajętości w hotelach polecicie wtedy. Słuchajcie, chciałem zacząć od takiego przykładu, mianowicie o podróży poślubnej, ponieważ w naszym kościele kilka par się związało przymierzem małżeńskim w tym roku. Ci z was, którzy dokonali tego niezwykłego, podnieście swoje ręce, gdzie jesteście. Wy w tym roku się załapaliście. Ja myślałem, rok temu, czy już w tym roku? Który miesiąc? W styczniu właśnie, bo było to na granicy, pamiętam. Waleria oczywiście i Mateusz. No to świeżaczki, to jeszcze obrączka dalej błyszczy. Słuchajcie, kto... Emilka, Filip, zaraz, tak? Zaraz, sierpień, zmian nie ma. Sierpień, wszystko jest okej. Okay. Słuchajcie, i chciałem, bo dalej chcę kontynuować o modlitwie, ale zaczynam celowo od tego, ponieważ jaki jest cel, kiedy po zawarciu związku małżeńskiego są te balety i to wszystko celebrujemy, świętujemy, cieszymy się i następnie co przyjęło się, że para robi? Wyjeżdża na... No, trzeba było to zedytować, to jest tydzień miodowy zazwyczaj. Ale jedziemy na ten miesiąc miodowy. Jeżeli się nie krępujecie, akurat tak po lewej i prawej stoicie, wiem, że wy byliście w Grecji. Byliście w Grecji, a wy byliście gdzie, Tymek, Justyna? W Polsce. Super. I dobrze, to jest prawdziwy Polak spędzający w Polsce. Amen. Słuchajcie, i teraz tak, ale byliście poza Warszawą. Jak byliście na Modlińskiej 6D, będziemy się modlić o uwolnienie. Musieliście gdzieś pojechać. Więc słuchajcie, przyjmijmy tą taką egzotyczną, tropikalną Grecję za przykład, okej? Okay?
wierzę, że celem wyjazdu na miesiąc, czyli tydzień miodowy, nie jest Grecja, ale czas spędzony ze sobą w tej Grecji. Amen? Wiecie, no jeżeli gość mówi tak, kurczę, nigdy w Grecji nie byłem, ale jak się hajtnę, to pojadę, więc zróbmy wesele po to, żeby mógł pojechać do Grecji. Coś jest nie tak, zgodzimy się? Coś jest nie halo w tym układzie. Nie jedziemy do Grecji, bo to jest celem wycieczki. Jak bardzo bym nie kochał Grecji, jak bardzo bym nie kochał Wysp Kanaryjskich, jak bardzo bym nie kochał Malty, Cypru, Albanii, Czarnogóry, Chorwacji, Plitwickich Jezior i Augustowa, nieważne, jakbym kochał to, amen, amen, to nie jest ważniejsze niż istota tego, że jako małżeństwo jedziemy tam spędzić czas. A więc, rozumiesz, celem jest bycie ze sobą tam w tym miejscu, ale nie jest celem to miejsce. Jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy załapali, może niektórzy sobie to uświadomili, że po to jechaliśmy na te podróże poślubne, ale do czego zmierzam? Więc celem wyjazdu nie była Grecja, celem wyjazdu nie jest jakieś tam miejsce, jakiś tam hotel, ale głównym celem było być ze sobą. I głównym celem naszego życia modlitewnego jest połączenie serce do serca między Tobą a Bogiem Ojcem. To jest główny cel, kiedy mówimy o modlitwie. Dlaczego? Ponieważ to jest główny cel stworzenia. Bóg stworzył nas nie dla zadania. On powołał nas do zadania, ale stworzył nas dla siebie samych. On, posłuchajcie teraz tego, dolatuje teraz, na żywo idzie. Więc celem, dla którego Bóg wyprowadził Izrael z Egiptu, nie było ze względu na to, żeby Mojżesz miał służbę. On powołał Mojżesza do tej służby ze względu na Izrael, który chciał wyprowadzić i wyprowadził z Egiptu. Po co? Główną rzecz, której nie doczytamy często, jest to, że Bóg powiedział: przyprowadź ich do mnie na pustynię. A więc Bóg wyprowadza Izrael z Egiptu dla siebie samego, do siebie. Bóg nas zbawił, żeby nas przywrócić do siebie. Bóg nas stworzył, aby mieć nas dla siebie. My się od Niego przez grzech odwróciliśmy, a On od tysięcy lat przywracał nas do siebie, załatwiając definitywnie temat na krzyżu 2000 lat temu. A więc głównym powodem stworzenia ciebie nie jest, abyś ty coś dla Niego zrobił. Głównym powodem, dla którego On cię stworzył, jest to, abyś z Nim był. Po to On cię stworzył i po to za ciebie umarł. To jest główny cel, dlaczego ty i ja żyjemy. Natomiast cel stworzenia, a powołanie nad twoim życiem, to oddzielny temat. Dziś nie o powołaniu, ale obiecuję wam, że w najbliższych tygodniach będziemy mówić o powołaniu. Ale powołanie, czyli zadanie, które ty realizujesz w swoim życiu, to jest coś innego niż cel. To zadanie nie jest celem, dla którego on cię stworzył. Kiedy widzimy tutaj Tymka grającego na gitarze, Bóg nie stworzył go, aby Tymek grał na gitarze. Bóg stworzył go, żeby mieć go dla siebie. Ale dał mu talent, dał mu zdolność i powołał go do służby uwielbienia. I to jest dzisiaj jedno z kilku zadań w jego życiu, którym on służy Panu. Ale ta gitara nie jest celem jego stworzenia. Więc teraz modlitwa odzwierciedla dokładnie tą samą częstotliwość. Ja w modlitwie wchodzę do tej komory z kościołem, spotykam się na kolektywnej modlitwie. Ja uwielbiam Pana w domu, uwielbiam Pana z kościołem kolektywnie. Celem numer jeden tego jest On sam. I teraz doprecyzuję, co mam na myśli. Serce Boga, a nie to, co On może nam dać. Nie przychodzę się modlić ze względu na to, że wszechmocny Bóg
No zgadzam się, że jest wszechmocny. Po co się z tym zgadzam? Bo on może mi coś dać. Nie, nie. Przychodzę do niego, bo on jest godzien tego, abym ja do niego przyszedł, przychodził, z nim był, dla niego żył. I celem nie jest przyjście do niego po to, że on ma możliwość coś mi dać. Ja nie przychodzę do niego po to, ze względu na to, co on może mi dać, ale ze względu na to, kim jest. I na czas z nim to jest właściwym priorytetem jako punkt wyjściowy i sposób myślenia dziecka Bożego. Ktoś powie, wow, wiesz co, no ja jestem z kościoła innego, dzisiaj jestem gościnnie. U nas modlitwa to są punkty modlitewne. Wyróbcie sobie tak, my robimy sobie tak. Kochani, Biblia jest jedna. Ja nie mówię, że w modlitwie nie można mieć punktów i modlić się o rzeczy. To jest nawet zalecane. Natomiast celem nie jest modlitwy twojego... Nie chodzi mi o jedno spotkanie. Bo teraz ktoś przyjdzie za 2 miesiące, dzisiaj ktoś jest gościnnie, ktoś przyjdzie za 2 miesiące i zobaczy, że nasza modlitwa polega na tym, że mamy 8 punktów i o nie lecimy i ktoś powie, niespójne z tym, co mówiliście 2 miesiące temu. No nie, no spójne, bo ogółem rzecz biorąc, to celem w naszym życiu jest być blisko Niego i po to się modlimy. Natomiast są momenty, kiedy walczymy o pewne rzeczy. Natomiast priorytetem, punktem wyjścia, kiedy myślisz o modlitwie, jest Jego serce i uwaga, co za tym idzie? Jego obecność. On jest celem. Dlaczego o tym mówię? Ktoś by powiedział, no w sumie jak już o tym teraz mówisz, to brzmi jak oczywista oczywistość. W sumie jakbym miał wybrać, która z tych rzeczy jest numer jeden, no to oczywiście, że ta, o której ty mówisz, a nie ta druga. No tak, tylko że zobaczcie, ile naszych modlitw procentowo, gdybyśmy mogli znaleźć wynik, ile skupia się na tym, o co zabiegamy w modlitwie, żeby się stało, a ile nasze modlitwy skupiają się i cieszą się nim. Głęboko wierzę, że nasze życie modlitewne, nasze życie jako chwalcy tego, o czym Biblia mówi, że Bóg Ojciec szuka prawdziwych czcicieli, którzy oddawali by Mu cześć w duchu i w prawdzie. I teraz tym prawdziwym, tym takim gniazdem, tym sercem tej modlitwy jest właśnie On sam. Kiedy ja idę przed Jego oblicze. Nie to, co On może mi dać. I zobaczcie, co jest napisane. Słynny, mega słynny werset. Ewangelia świętego Mateusza 6,33. Każdy z nas zna, nie będę go za wiele rozbijał, bo to tylko jest dalszy schodek ku temu, gdzie zmierzamy. 6,33. Co jest napisane? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Bardzo króciutko chcę coś wyjaśnić. Królestwo Boże. Królestwo ma to do siebie, że w królestwie rządzi król. I centrum królestwa to król. Królestwo bez królestwa nie jest królestwem. Królestwo bez króla nie jest królestwem. A więc teraz sensem królestwa jest król. Nie ma królestwa bez króla. A więc kiedy czytamy, szukajcie Królestwa Bożego wpierw, najpierw, jako priorytet, to musimy zrozumieć, że nie chodzi o otoczkę wokoło króla, chodzi o króla. Jako numer jeden. A królem Bożego Królestwa, już chyba się nie da łatwiej tego pytania sformułować, jest Jezus. Jezus jest królem. I to On jest tym, o kim mowa w tym wersecie. Kiedy rozmawiamy o Królestwie Bożym, to nie możesz wykluczyć z tego Boga Ojca, Jezusa i Ducha Świętego. Bo wtedy czymże jest Królestwo? A więc kiedy jest napisane, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, to owszem, bo nieraz z tego wersetu nauczałem w kontekście, że come on, musimy służyć Panu, musimy poświęcić nasz czas priorytetowo na sprawę Bożą, na służbę, w szczególności do liderów, jak głoszę gdzieś. Jeśli jestem w terenie, w innych kościołach, na jakiejś konferencji dla liderów, często używam tego wersetu do tego, żeby powiedzieć o tym, że hej, no naszym jednym z priorytetów jest to, abyśmy czas swój przede wszystkim poświęcili na służbę Panu. Rozumiecie? Ale teraz do czego zmierzam? Te wszystkie
inne rzeczy będą wam dodane. Te wszystkie inne to te, które chcesz, aby się wypełniły, zmieniły, przekształciły, usunęły lub dodały w twoim życiu. To są te wszystkie inne rzeczy. I teraz okazuje się, że to słowo najpierw w innym tłumaczeniu Biblii wpierw, a jeszcze w bardziej współcześnionych na początku, jakkolwiek by nie było. Chodzi mi o to słowo, pokażmy jeszcze raz 6:33, o to słowo, które jest najpierw, to okazuje się, że to jest greckie słowo proton. I to słowo proton ma bardzo ciekawe tłumaczenie, bo odnosi się, że jest to coś, co jest pierwsze w czasie. Czyli jeżeli mówimy o kontekście czasu, to jest pierwsze. Okazuje się, że też proton jest to coś, co ma pierwsze miejsce. Idźmy dalej. Odnosi się też do pierwszego miejsca w rankingu, jeżeli jakiś ranking jest. Słowo proton odnosi się do pierwszego miejsca w rankingu. Słowo to odnosi się także do wpływu i honoru. Odnosi się także do tego, że jeżeli jest jakikolwiek ciąg następstw rzeczy lub osób, to słowo proton sugeruje, że to, na co wskazuje proton, ma być pierwsze. A więc tutaj, ale szukajcie proton Królestwa Bożego. Tak brzmi w oryginale. A więc oznacza to, ja osobiście w to wierzę, że kiedy mówimy o takim zbalansowanym życiu, ja nie mówię o tym, że odchylone od reguły rzeczy, bo są sytuacje, gdzie jedziesz samochodem, wypadniesz z trasy i pół samochodu, jak w filmie, wisi nad mostem, ale ty nie możesz poprosić, żeby samochód nie spadł, bo najpierw musisz podziękować Panu Jezusowi za krzyż. No wtedy krzyczysz: Panie, podtrzymaj samochód. Rozumiecie, nie robimy jakiejś religijnej liturgii dziwnej, niepotrzebnej. Ja bardziej próbuję powiedzieć, że w naszym życiu modlitewnym, w naszym życiu z Bogiem, priorytetem powinno być najpierw na ustach nie proszę, a dziękuję. Bo proszę wskazuje na to, czego nie ma, dziękuję wskazuje na Niego i to, co mam dzięki Niemu. Wierzę, że kiedy wchodzimy w stabilne życie z Panem, kiedy balansujemy to, kiedy doprowadzamy do normalnego funkcjonowania z Bogiem. Wiecie, nie jest łatwo funkcjonować normalnie w jakimkolwiek obszarze życia, kiedy jest ponadnaturalnie szalony sztorm, prawda? Kiedy jest sztorm, kiedy się sypie, kiedy są kłopoty potężne, kiedy jesteś pod ścianą. No nie jest łatwo krzyczeć dziękuję i żyć normalnym, zbalansowanym stylem życia. Są momenty w naszych dniach, w naszym jakimś tygodniu, gdzie nie mamy czasu jeść, prawda? Gdzieś lecimy szalenie, tempem, coś się dzieje, złapiemy na wyjściu jakiegoś banana, butelkę wody. Jak gdzieś jedziesz, to patrzysz, 300 metrów zjadę z trasy, zahaczę o jakiegoś McDonalda. Rozumiecie? To nie jest normalne życie, tak się nie żyje. Wstajesz, jesz normalne śniadanie. Ale są momenty, kiedy wybiegasz, nic nie zdążyłeś zjeść, dzieje się pożar. Ale kiedy mówimy o normalnym życiu, a prędzej czy później trzeba doprowadzić do normy, normą życia chrześcijanina jest to, że ja skupiam się na dziękuję bardziej niż na proszę. Wiesz dlaczego? Tajemnica brzmi tak. Jeżeli zaczniesz od proszę, nigdy nie dojdziesz do dziękuję. Wiesz dlaczego? Bo proszę wzbudza twoją wiarę w to, czego nie ma, a dziękuję wzbudza w twoją wiarę w tego, który już nieraz tego dokonał i zrobi to jeszcze raz. A więc kiedy mówię dziękuję, widzę autora. Kiedy proszę, zastanawiam się, czy autor może to zrobić. Więc kiedy zaczynam moją modlitwę od uwielbienia Go, od wywyższenia Go, od wdzięczności Jemu, a ktoś powie, za co ja mam dziękować? Uwierz mi, zapytaj Go za co, a w następnym kroku będziesz pokutować, bo masz wiele powodów. Jeżeli zastanawiasz się, za co ja mogę mojemu Bogu dziękować, wow, to trzeba na chwilę się zatrzymać, wylać kubeł zimnej wody na głowę i zrozumieć, że więcej jest dziękuję niż proszę. A w szczególności jest jeden temat, który kiedy przyjdzie objawienie, krzyż, Golgoty, jak to załapiemy, co tam się wyrobiło, to ten w cudzysłowie jeden temacik załatwia i przyćmi wszystkie inne tematy. A więc ja chcę zaczynać od
od Niego, skupiając się na Nim, nawet kiedy mam pożar, staram się jak mogę skupiać się najpierw na Nim, nie na sprawie. Wiesz dlaczego? Zgadnij. Teraz pomyśl, próbujemy to rozgrzebać po to, aby odkryć pułapki, w które się daliśmy wgonić. Pomyśl o tym. W większości przypadków próbujemy uświadomić Boga, jakby On nie wiedział. W naszym myśleniu, niewypowiedziany sposób, te modlitwy starają się przekonać Boga, że warto, żeby uzdrowił cię z choroby nieuleczalnej. Przecież On bardziej tego pragnie niż ty. My nie potrzebujemy przekonywać Boga. My nie potrzebujemy Mu wmówić, że tak jest. Tak jak mój tata wiecznie próbował mnie przekonać, że jeżdżę za szybko. I ja się z nim negocjowałem. Ja mówię, ja nie jeżdżę za szybko. I tłumaczę mu, dlaczego pewna liczba w moim odczuciu nie oznacza za szybko. On mówi, człowieku, z jakiej strony byś tego nie tłumaczył, to jest za szybko. I rozumiecie, dzisiaj wiem, że to było za szybko i robię to świadomie. Ale wtedy uważałem inaczej. Jesteście, że żarty można robić w kościele, czy nie? Wolniej jeżdżę. Pastor Richard tam naopowiadał o mnie historii. Dwa razy się zdarzyło, słuchajcie, ale normalnie jest normalnie. Więc o prędkościach mi tutaj zaraz będzie. Więc kiedy ja będę przekonywał Boga, o Panie, mówię Ci, naprawdę warto by było, żebyś te 2 miliony złotych uwolnił nad Nations on Fire, bo my nie spłacimy This is our time i wielu innych rzeczy. Ja nie potrzebuję Go o tym przekonywać. On o tym wie. I kiedy my wchodzimy na modlitwę, nie ujrzymy chwały Pana, nie ujrzymy Jego piękna, nie ujrzymy Jego oblicza, nie zachwycimy się Nim. Ja wierzę, że w każdej modlitwie powinien być zachwyt Panem. Bo jeżeli nie ma zachwytu, to znaczy, że Go nie widzisz, bo jak Go widzisz, to nie da się nie powiedzieć wow. A więc zachwyt Panem i dopiero później z pozycji tego blasku widzę, jak ten blask jednym strzałem może załatwić niemożliwe. Zobaczcie, Księga Psalmów, polecimy przez kilka wersetów na raz. Nie będziecie zdążać otwierać, gwarantuję, nie zdążycie. Możecie ewentualnie notować, a nawet jeśli nie zdążycie, to możecie otwierać to sobie po spotkaniu na YouTubie i pospisywać. Księga Psalmów 73:28. Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Psalm 4:8. Wlałeś w serce me większą radość, niż kiedy się ma obfitość zboża i wina. 5:12. Lecz rozradują się wszyscy, którzy Tobie ufają, będą się głośno weselić na wieki. Ty będziesz ich osłaniać, a ci, którzy miłują imię Twoje, będą się radować Tobą. 16:2. Rzekłem do Pana, Tyś, Panie moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Tyś, Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. 16:11. Obfitość radości w obliczu Twoim. Rozkosz po prawicy Twojej na wieki. 17:15. Kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim. To jest jeden z potężniejszych. 34:11. Lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. 84:11. Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich, niż gdzie indziej 1000. 103:5. On nasyca dobrem życie Twoje, tak, iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Zobaczcie, tu w żadnym z tych wersetów nie ma nic o materialnym dostatku. Ani jednej joty, a jedno, co wskazuje na to, odpalmy ten pierwszy slajd tych wszystkich wersetów, tam jest wskazanie na to, w 4:8, że w serce moje ma taką radość, która przewyższa obfitość biznesową. Obfitość zboża, obfitość wina.
to jest fajne, że mam obfitość, to jest fajne, że mój biznes prosperuje, to jest fajne, że mi się dobrze układa, ale prawda jest taka. Jesteście ze mną? Nie rozpraszacie się? Ale to nie ma wpływu i nie jest to potężniejsze niż radość w moim sercu. W sercu, widzisz, to nie jest powiązane z tym, że coś się wydarzyło. Że dostałem nowy samochód, odwołali mi w końcu kredyt, nie muszę spłacać, albo wygrałem w sądzie, w końcu i teraz to jest impuls do radości. Nie, tu jest mowa o tym, że jego serce w połączeniu z moim sercem załatwia temat. Ale teraz wiecie, o co chodzi? Jak wiecie, to wiecie. Ja nie jestem fanem teorii, jestem fanem praktyki. Teraz cała sztuka polega na tym, bo się wszyscy z tym zgadzają, amen, halleluja, tylko brakuje nam radości. Bo jak zwykle temat jest transmitera, przewodu, przepływu tego od niego do mnie. I zgadnij, co jest kanałem. Modlitwa i uwielbienie. Jak tego doświadczać w praktyce? Oczywiście, że widzimy te wersety. My możemy zobaczyć je w naszym życiu także poprzez to, jak On nam błogosławi. Otwiera nam różne sposobności. Ochoczo nas wynagradza. Dostajesz podwójną wypłatę. Dostajesz drugi samochód. Ktoś ci daje w prezencie wyjazd na wakacje. To są takie przejawy, rozumiecie? Takiego namacalnego fizycznie prezentu od Ojca. Ale ja nie o tym wymiarze mówię, bo ten w miarę wszyscy wiemy. Problem polega na tym, że jeżeli tylko ten wymiar wzbudzi w tobie impuls radości, bo to tylko impuls będzie, wiecie o tym, bo wakacje się skończą. Samochód się popsuje. To jeżeli to jest tym impulsem dostarczenia do ciebie tej radości, to ty nigdy nie będziesz prawdziwie radosny. Nie będziesz. To nie będzie działało. Prawdziwa radość, prawdziwe szczęście. Moim szczęściem jest być blisko, co pierwszy werset mówi, blisko Boga. A więc patent jest taki, że my potrzebujemy zrozumieć, że moje życie w szczęściu i w radości jest zależne od tego, jak Jego serce wpłynie na moje serce. A to może wydarzyć się tylko i wyłącznie przez wymiar modlitwy i uwielbienia, w którym oczywiście nieodłączne jest Słowo Boże. Poza tym nie znajdę. Znajdę impulsy. Świat ma impulsy, wiecie o tym. Świat ma impulsy radości. Pojedźcie na Teneryfę i zobaczycie. W szczególności o 21, jak wchodzą drinki za darmo. Tam są impulsy chwilowej radości. A rano bomba. I nie ma radości. Do 3 drinków, od 3 zaczyna się radość. A więc świat umie symulować radość. Ludzie specjalnie stwarzają grunt, budują momentum, w którym na chwilę dotkną radości. I zobaczcie, to jest moja obserwacja, możecie się z tym nie zgodzić, macie do tego prawo. Im bardziej człowiek jest nieszczęśliwy, bo chodzi bez Boga, tym bardziej próbuje budować momenty. Pomyślcie o tym. Im bardziej jesteś nieszczęśliwy, tym bardziej próbujesz wybudować moment i wzbudzasz potężniejsze oczekiwania od tego momentu. Innymi słowy, pompujesz taki balon, a igiełka już czeka. I puu! I po wszystkim. Jeżeli twoja radość jest uzależniona od okoliczności, nigdy nie będziesz na tym świecie szczęśliwy. Jeszcze może 30 lat temu, rozumiecie, można było się poślizgnąć na chwilę i dłużej pofrunąć w tej symulacyjnej radości. Jak się wiecie, wszystko jeszcze nie porąbało. Teraz chcemy od okoliczności uzależnić naszą radość? Przecież to jest zaproszenie do samobójstwa. Ten świat nas wykończy. Okoliczności nas wykańczają coraz bardziej i bardziej i bardziej. My musimy zrozumieć, naszym bezpieczeństwem, naszym szczęściem, naszą radością jest być blisko Boga. I nic tego nie zastąpi. Ten świat jest szalony. Diabeł przyspiesza.
przyspiesza potężnie i nie będzie zwalniał. Będzie dociskał coraz bardziej. Będzie jeszcze gorzej. Więc moim szczęściem jest być blisko Boga. Jednak znajdujemy to szczęście. Ja chcę dodać tylko coś, bo teraz powiedzieliśmy, no dobra, radość, nice, fajnie, zgadzam się. Teraz powiedziałeś oczywiście o tych kabelkach, transmiterach. Fajnie, masz to opanowane. Mówisz mi, no ale skupmy się na tym. Na Bożej obecności. Wiecie, że powtórzę to, bo kilka ostatnich miesięcy tego nie powtórzyłem w króciutkim 30-sekundowym przypomnieniu. Kiedy mówimy o Bożej chwale, mówimy o Nim samym. Wiecie dlaczego? Bo Mojżesz powiedział do Boga, pokaż mi chwałę swoją, a Bóg mu odpowiedział, nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. A więc, kiedy Mojżesz zapytał o Bożą chwałę, to o co zapytał? Chciał zobaczyć Boga. Kiedy mówimy o Bożej obecności, to nie mówimy o niczym innym, jak o Nim samym. A więc kiedy używamy tych stwierdzeń, Boża chwała, kiedy rozmawiamy o tym, Boża obecność, to rozmawiamy o Jego osobie. Nie rozmawiamy o jakiejś perfumie wokoło Pana. Nie rozmawiamy o jakiejś manifestacji. Rozmawiamy o Nim samym. Więc nam jest najlepiej z Nim samym. Prawda? Z Nim. Ja już wyjeżdżam. Im dalej w małżeństwie jestem, to chyba dobry znak. Im dalej w małżeństwie jestem, to tym bardziej na wyjazdach coraz szybciej zaczynam tęsknić za moją żoną. I teraz nie zastąpi mi mojej żony zdjęcie mojej żony. Jak pięknego by nie zrobiła, najnowszym iPhone'em, nieważne co to będzie, nic nie zastąpi mojej żony. I teraz... Kiedy my mówimy o Bogu, to musimy zrozumieć, że wielu ludzi tak bardzo w jakiejś liturgii funkcjonowała, wynikającej z być może złego nauczania, może złej interpretacji, a może dwa i w jednym. Kto wie, nie osądzamy tego, co było. Staramy się wyjść na lepszy dzień. Więc teraz, zobaczcie, małżeństwo, które by się opierało tak, kochani, ja mieszkam w Sydney, moja żona mieszka w Warszawie, ale jesteśmy cudnym małżeństwem, wysyła mi raz w tygodniu zdjęcie. Ale wiecie, co wam powiem? Tak z Bogiem zagraliśmy. Nie mieszkamy z Nim, bo mieszkać z kimś, być blisko z kimś. Nie jesteśmy z Nim blisko, nie doświadczamy Go osobiście, ale ustanowiliśmy sobie w głowach, mam nadzieję, że jak najmniej z nas, a wierzę, daj Panie, nikt z nas, że zaczęliśmy zadowalać się, przepraszam, że to tak nazwę, okruchami. Tym, że... Zobaczcie, do czego doszło. Możemy nie doświadczać Boga osobiście, ale wyjdzie Patrycja z Walerią, Nikolą, Wiką, Emilką i całym sztabem, Natalią, wyjdą, zaśpiewają ładną piosenkę i ty poczujesz się dobrze i dla ciebie to był Bóg. Nie, to nie był Bóg. To mogły być przejawy. To mogły być jakieś namiasteczki, ale nic nie zastąpi twojego osobistego spotkania i relacji z Bogiem. O, ja mam relację z Bogiem, czytam słowo. Czytasz o Bogu. Nie masz gwarantu, że czytając o Bogu spotykasz się z Bogiem. Chodzę do kościoła. No to super. To ja powiem, otwieram skrzynkę mailową i włączam wideo mojej żony, mieszkając w Sydney. Naprawdę. I w tym wideo ona mówi tylko do mnie. Ale to jest wideo. Nie jesteście jedno. Nie jesteście w wymiarze jeden do jednego. A więc widzicie, być może myśleliśmy, że chodzimy z Bogiem, a tak naprawdę... Wiecie, że są takie akcje? To jest fenomenalne, ja tego nie rozumiem. W Polsce słyszałem już o kilku dziewczynach, które przez telefon wyszły za mąż, za Afrykańczyków, nigdy ich nie widząc. I po ślubie dopiero się z nimi do nich jadą. Kosmos, bo teraz możecie sobie zadać pytanie i słuszne, kto im udziela ślubu przez telefon. Spokojnie, są pastorzy, za dobrą kwotę ci udzielą. Mówię wam, cudawianki, nie idźmy w to, bo was gorszy jeszcze bardziej. Ale to jest prawdziwe. I to nie jest jeden, dwa przypadki. I teraz taka dziewczyna i randkuje, najpierw randkuje, nigdy go nie widząc.
Później zaręczają się, nigdy się nie widząc. A później się pobierają, nigdy się nie widząc. Później żyją w małżeństwie, nigdy się nie widząc i planują, że za kilka lat się ze sobą spotkają. I niestety tak jest w chrześcijaństwie. Randkujemy z Panem bez spotkania. Czytamy o Panu, ale się z Panem nie widujemy. Przychodzimy do kościoła, w którym mówią, że to jego dom, ale właściciela nie widzieliśmy. I jesteśmy w przymierzu, w którym nigdy nie spotkaliśmy się z drugą osobą. Z osobą Jezusa Chrystusa. My musimy wywalić z głowy jakiekolwiek religijne schematy. Na szybko sprawdzam, czy mam. Mam. Joba 42,5. Nie mamy tego wersetu przygotowanego. Joba 42,5. Słuchajcie. Job przedstawia konkluzję swojego życia. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. 42 rozdział, to jest końcówka jego historii. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, ale dzisiaj moje oko cię ujrzało. To znaczy, że wczoraj go nie widziało. Ale przecież wszystkie inne rozdziały to modlitwa Joaba. Joba. Poprawiajcie mnie, jak się mylę. Nie patrzcie na mnie. Jak widzicie, że się pomylił facet, to poprawcie go. Więc Job ma życie modlitewne. Job pada, wstaje, unosi ręce, klęka. Ale dopiero w 42 rozdziale mówi, ja cię tylko ze słyszenia znałem. Z opowieści. Dopiero teraz moje oko cię ujrzało. Widzicie to? Kiedy nastąpił lub nastąpi 42 rozdział, 5 werset w twoim życiu? Kiedy nastąpi ten moment, że powiesz, okej, zaufałem Ewangelii, uwierzyłem w Ewangelię, poszedłem za Ewangelią, ale tak naprawdę to zderzenie z Panem miałem wtedy. Albo, o kurczę, w sumie już 20 lat idę za Ewangelią, jestem zbawiony. Uwierz mi, możesz być zbawiony, ale z Panem się jeszcze nie spotkałeś. Może to zdanie dla kogoś jest kontrowersyjne, w szczególności fanów słowa i doktryny. Wyjaśnimy innego dnia. Ale taka jest prawda. I widzicie, my musimy się pozbyć tego, że jesteśmy na pół, bo tak naprawdę to jest na pół zadowolonych, że coś tam poczułem, coś tam ten, wiesz, zgodziłem się z tym słowem, ponotowałem, wow, super, nawet to przesłucham jeszcze raz. Okej, okay. To nie jest cel. Celem jest On. Celem jest On. Prosty termometr. Jesteś szczęśliwy, nie odpowiadaj. A tak wiesz, a pytasz o ten weekend, ostatni tydzień, sezon mój ostatni. Nie, pytam, czy jesteś szczęśliwym człowiekiem. No wiesz, ale ja mam trudny sezon. Rozumiem, Jezus też miał trudne sezony. W szczególności pod koniec życia. Ale wierzę, że był szczęśliwy. Więc czy ja i ty, czy jesteśmy szczęśliwymi ludźmi? Jeżeli jesteś nieszczęśliwy, powiedzą ci, bo pogoda, bo brak słońca, witamina D, w lipcu tylko świeci, najdłuższy dzień, więc wtedy trochę więcej szczęścia, zredukuj dietę i tak. Za mało Boga. Za mało Boga. Słońce też jest okej. Okay. Dieta, czad, bierz. Uwierzycie to? W sierpniu mam godzinne spotkanie z dietetykiem. Zamierzam się zabrać za siebie. Więc, ale to nie wpływa na moje szczęście lub nieszczęście. Moim szczęściem jest być blisko. Ale rozumiesz, Jakub, właśnie nie rozumiesz, bo ja mam taki sezon. Moim szczęściem jest nie mieć udany sezon. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Wow, ale nam się ta niedziela układa. Jesteśmy już prawie na końcu. Zobaczcie, list do Hebrajczyków 11:6.
Otwórzmy sobie ten werset. Początek jest znany, ale nie na nim się skupiamy, ale nie chciałem połowy wersetu przygotować. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Okej, okay, to znamy, ale dzisiaj nie o wierze. I teraz posłuchajcie tego. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje. To też jest taki jeszcze przedsmak. I teraz. I że nagradza tych, którzy Go szukają. Jednym z nieodłącznych elementów modlitwy jest szukanie Bożej twarzy. Jakbym był w milionerach i by padło pytanie, główny element modlitwy? I jakby mi kazali zaznaczyć jedno, a tam byłoby Boże serce, szukanie Jego twarzy, bym nie wiem, co bym zrobił. Bo to i to. Ale zobaczcie, szukanie Pana, ktoś powie, poczekaj, szukanie, to co, on się schował? I to jest temat, który tylko raz wyciągnąłem tu w kościele i ja go tylko dotknę na sekundę, bo dziś nie ma na to czasu, tego nawet jedno nabożeństwo całe nie rozłoży tego na czynniki pierwsze. Ale dlaczego w ogóle jest ten cały temat tej modlitwy, tego zamknięcia drzwi w komorze, Izajasza 40:31, jakiegoś progresywnego wzbijania się w górę? Czy nie mógłbym po prostu być już tam na górze? Czy nie mógłbym już po prostu być w tej sile? Czy nie mógłbym od razu znaleźć bez szukania? Przecież skoro zasłona jest rozdarta, to jaki element szukania? O czym ty mówisz? Hebrajczyków, napisane po Chrystusie, po zmartwychwstaniu, nowe przymierze, a tu dalej każą szukać. Wiesz, jaki jest fenomen szukania w modlitwie Pana? Fenomen. Odkryłem to. Nie jest to teoria. Najpierw uderzyła we mnie praktyka, a później szukałem słowa, jak to słowo przedstawia. Praktyka mnie zaskoczyła w tym obszarze pierwsza, zanim rozumiałem, jak to działa. Kiedy szukasz Pana, innymi słowy, zacznę jeszcze słowo z wcześniej. Kiedy idziesz się modlić, ustaliliśmy to już nie raz, a w szczególności na ostatniej modlitwie. To, co stoi na przeszkodzie, to nie zamknięte niebo, bo ono jest otwarte. To, co stoi na przeszkodzie, to nie ojciec odwrócony do ciebie plecami, bo on jest nie jest odwrócony do ciebie plecami. To, że jesteś nieusprawiedliwiony, nie jest przeszkodą, bo jesteś usprawiedliwiony i zaakceptowany przez dzieło krzyża. To, co jest problemem, to nasza głowa i myśli. Nasza głowa i myśl, przychodzimy się modlić, wszystko jest na swoim miejscu. To znaczy, ty się zainstalowałeś w kościele, modlitwa się rozpoczęła, kościół jest razem, Bóg Ojciec gotowy, Jezus pośredniczy w temacie, Duch Święty gotowy, żeby się wylać. Wszystko jest nice, ale czy ta pralka działa, czy nie działa? Czy zamknąłem samochód, czy nie zamknąłem? Czy jak jechałem teraz MPK-iem, to na adrenalinie, czy nie? Bo nie wiem, czy miałem bilet. A jak będę wracał i będzie kanar, to będzie mandat. Ojej, rozumiecie? I tam nie przepływa radość, tam nie przepływa Boże życie, bo twoja głowa jest tamą. Innymi słowy, twoja cielesność, o, to jest główne źródło problemu, cielesność. I teraz, kiedy ja idę do komory, to wiesz, dlaczego od razu nie czuję, w cudzysłowie, nie czuję Pana? Nie dlatego, że On mi się nie daje doświadczyć, dlatego, że moją cielesność i wymiar cielesny rozumiem i czuję bardziej niż rzeczywistość duchową. Podam wam przykład. Kiedy wychodzę po 2-3-godzinnym, albo inaczej, jeszcze inaczej, po 2 dniach this is our time, wracam wieczorem, po ostatnim grzmocie wieczornej sesji, wracasz do pokoju. Otwierasz okno, wietrzysz i tak dalej. Ja zawsze mam otwarte okno, fanem świeżego powietrza. Jestem w Warszawie, trudno ty mówić, ale okej. I teraz świeże powietrze wlatuje i ja się kładę. I z każdą kolejną minutą pisk i harmider w moich uszach gaśnie i nagle zaczynam słyszeć tego szczekającego psa. Nie słyszałem go, ale on szczekał wcześniej. Gdzieś tam u sąsiada. On szczekał, on od zawsze szczeka. Ale ja go nie słyszałem, bo tak mi piszczało w uszach. Rozumiecie? I teraz, żeby nie było, że porównanie tu jest analogiczne do Pana Boga z sąsiada zwierzęciem, ale do czego próbuję dążyć? Że problemem nie jest, że Bóg nie chce, abyś Go doświadczył. Problemem nie jest, że On się przed Tobą ukrywa. Problemem nie jest to, że On
czekam sobie, troszeczkę jeszcze musisz kolana sobie nadwyrężyć na podłodze. Nie. Wiesz, co robisz w modlitwie oczekując? Wygaszasz piszczenie twojej cielesności. Wygaszasz pisk w swojej głowie. Wygaszasz pisk swoich emocji. Wygaszasz pisk tych wszystkich latających spotków, czyli myśli. I dlatego Biblia mówi o tym, wróćmy na Hebrajczyków, że ci, którzy, Pan nagradza tych, którzy Go szukają. Wiesz, o co tu chodzi? Tajemnica wielka. O, jak ja to lubię, takie rzeczy. Tu nie o to chodzi, że no, wyklepiesz 2 godziny, to masz tam nagrodę, pocieszenia, żeby nie było, że nic. Nie, nie, nie. To nie jest tak. To polega na tym, że ty przez to, że czekasz, czyli że szukasz, twoja cielesność się wygasza, a nagrodą jest to, że go doświadczasz. I teraz to wszystko, co dzieje się w jego obecności, bo to brzmi trochę jak transakcja. Ale nie ma transakcji w Nowym Przymierzu, jeżeli chodzi o Bożą obecność. Boża obecność jest za darmo. To, o co tu chodzi, to jest transakcja ubijania twojej cielesności, która jest w sprzeciwie do tego, co się dzieje. Dlatego na początku nigdy na żadnej konferencji, modlitwie, nabożeństwie, przez pierwsze okresy czasu nie ma duchowych fajerwerków. Wiesz dlaczego? Nie dlatego, że Pan się spóźnia, tylko dlatego, że my jesteśmy bardziej otwarci na pisk naszych emocji i cielesności i dopóki się nie przełączymy i dźwięk w duchu nie stanie się wyraźniejszy od dźwięku cielesności, do tego momentu się nic nie dzieje. I niekiedy się przez 2 sesje nic nie dzieje, ja wtedy wiem, że już pół konferencji tracimy. Dlatego jak mnie widzicie, 9 na 10 przypadków, nie zawsze, ale 9 na 10, jak tu wchodzę, to jedyny powód jest, żeby nas zimpulsować, pchnąć, sfokusować. Come on! Przyszliśmy tu po to, aby skupić się na Nim. Ja tylko próbuję nas przyspieszyć w tym procesie, żebyśmy sobie, ja nie zrobię go za ciebie, ale ja próbuję przypomnieć, hej, trzeba coś zrobić, bo będziemy tak siedzieć. Wyobraź sobie, że masz spotkanie z kimś, godzinę na spotkanie masz, 60 minut te spotkanie ma trwać, no i te icebreaki trwają i trwają, te przełamywanie lodu, to jeden żart, to drugi, trzeci raz pytasz, a co u ciebie? No dobrze, dobrze, u mnie też już trzeci raz odpowiadam, dobrze, to jeszcze czwarty raz, a jak się masz? I ktoś tak mądry powinien powiedzieć, słuchaj, czas tracimy, jedziemy dalej czy nie? I przychodzimy do kościoła, przychodzimy do komory i często przez brak zrozumienia, jak te rzeczy działają, o których mówię, tracimy czas. Bo religia nas nauczyła, że przychodzę do Pana wielkiego, strasznego Boga i... Nic się nie dzieje, nic się nie wydarza, nic się nie zmienia. Se postał. I se wyszedł. I się nic nie wydarzyło. Cierpię i mnie boli. Tutaj na rogu przed wjazdem jest kościół. Wiecie o tym? Inny. Nie mówię o elektronowej zborze SCH Północ. Mówię o tym wcześniej. Nie chcę nazywać denominacją, wyznaniem. Ja jestem smutny. Mnie to boli i mi się płakać chce. Bo dzisiaj znowu to widziałem. Stoi typ z 10 metrów przed drzwiami. Dziecko z dzieckiem w piłkę gra, ale udaje, że nie gra. On stoi, on wyrabia minutówki przed Panem. Chłopie, idź z nim na boisko i nie trać czasu. Macie wakacje, przestań się oszukiwać. Się nic nie wydarzy, człowieku. Idź do domu. To nie jest to, czego nauczyła nas religia. Chodzenie z Panem nie jest religiozą. Religia jest wirusem, który trzeba ubić. Przed Bogiem nie chodzi o rytuałki. Przed Bogiem chodzi o to, ja chcę Boga. Coś powie, jaka agresja w tym młodym chłopcze. Wielu ludzi mi mówi, nie szanuję Pana tym krzykiem. Uff.
Więc rozumiecie? Potrzebujemy zagłuszyć pisk naszej cielesności. I teraz im więcej karmisz swoją cielesność, jednym słowem, bo będziemy przez kolejne miesiące rozbijać te pojedyncze tematy, powołania, to o czym powiedziałem, do karmienia cielesności. Wiesz, co jest między innymi? Rytm życia bardzo szybki. 19 modlitwa. Myślisz, że coś o 19.04 będzie? O 19.04 twoje ciało próbuje dalej się wyrwać, bo rytm cię trzyma z ostatnich 12 godzin, ale rytuał chrześcijański nakazuje podnieść ręce do nieba. I pajacujemy. I się bawimy. Bawimy się i tracimy czas, bo nic się nie dzieje. Więc co się dzieje? Nawet jak musisz lecieć od 7 do 7, super, wpadaj na tą modlitwę, ale wydaj wojnę swoim myślom. Masz na to obietnicę w słowie. Co mówisz? Każda wszelka myśl poddana w posłuszeństwo Chrystusowi. Gazisz to. Ale czemu masz zacząć to robić o 19, jak tu wejdziesz? A mogę pójść dalej, taki już przeskakując szpagatem? A czemu nie doprowadzić do miejsca, w którym to twoja cielesność jest wiecznie ciszej niż świat duchowy? I pracując, i biegnąc, sprzedając na taśmie, krojąc kurczaki, cokolwiek tam robisz. Jesteś bardziej świadomy świata niewidzialnego, duchowego, niż widzialnego. I ty przychodzisz na modlitwę i ty nie masz żadnego pisku. I ty wchodzisz, bo panujesz nad tym. A wiesz, z czym się to wiąże? Z dyscypliną. Z dyscypliną. I ktoś powie, Boże, jak trudno się robi. Nie! To jak ze wszystkim. Po prostu wprowadzasz to w życie i z tym lecisz. I łatwiej się żyje, bo finalnie to ci, którzy się z tym nie zgadzają, bo mówią, że jest trudno, chodzą po pomoc do tych, którzy mówią, że to łatwe. No wiesz co, no jednak miałeś rację. No a czemu tak późno? A nie łatwiej by było prewencyjnie zadziałać, zanim się wszystko wykolei? Ale wiesz co, ja nie słyszę Boga. No ja wiem, bo słyszysz bardziej pisk. To jest oczywiste. Świat duchowy, świat cielesny. Musisz zadecydować, co krzyczy głośniej. I modlitwa i uwielbienie nie jest ciężkim obciążeniem i rytuałem religijnym. Jak załapiemy to, co mówiłem przez ostatnie 40 minut, to zrozumiesz, że to jest przywilej i radość, a nie ciężki chrześcijański obowiązek. Ja się modlę nie z obowiązku. Ja się nie modlę, bo jestem pastorem, no i tak wypada. Się modlę, bo moim szczęściem jest być blisko Boga. No dobrze, twoim szczęściem jest być blisko Boga, a moim szczęściem jest skakać na spadochronie. I ile musisz poskakać, żeby być szczęśliwy? I ile ta ekstaza radości trwa? Tylko, że na tym się nie kończy, bo gdybym tu skończył, to jest koniec. Po wszystkim, bo byśmy w domu za kilka dni wymalowali sobie zły obraz. No dobrze, no to ja jestem w tej obecności, ale pieniędzy nie mam, zdrowia nie mam, sprawy mi się sypią, rodzina mi się rozjeżdża, ale moim szczęściem jest być blisko Pana. Życie się rozsypuje, nie ma żadnych przełomów. Nie. Możemy wrócić do Matiego 6:33? Królestwa Bożego proton. I nie ma kropki. A wszystko inne będzie wam dodane. Kiedy ja wchodzę w miejsce, w którym szukam Go, jestem z Nim. Jest On dla mnie numerem 1. Nie w kontekście, że ja pracuję po 8-10 godzin w biurze tu na Modlińskiej 6D w siedzibie Nations on Fire, to znaczy, że 10 godzin poświęcam dla Pana. Bo może być, że nawet minuty moje serce nie było poświęcone Panu. Więc nie chodzi o robienie. Ja mówię teraz o czymś innym. Kiedy On jest naprawdę dla Ciebie numerem 1 w Twoim sercu, a nie z godzinówek to wychodzi. Ale to też na inny dzień, gdzie miłość, tam i czas. Ale to już nie dodajmy tutaj do pieca na dziś. Więc powiem, że nie, kochani, ja Cię kocham, ale nie mam i nie będę miał dla Ciebie czasu. Serio? To Ty mnie kochasz?
No tak, musisz mi uwierzyć. Przez wiarę, przyjmij to. Błogosławieni, którzy nie widzieli. Widzicie? Bajery! Panie, ja Cię kocham, jesteś dla mnie najważniejszy, oddałbym za Ciebie wszystko, ale nie oddaję, bo nie mogę, ale kocham. Aha. Czyli świat słów jest daleko w kosmosie, a świat rzeczywisty i Twoje czyny zgodne z prawdą są wiele poziomów niżej. My najczęściej słowami wyprzedzamy rzeczywistość. No niektórzy prorokują, a niektórzy się przeliczają. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to, że Pan chce Ci odpowiedzieć i chce Ci błogosławić. On nie powie do Ciebie, nasyć się moją obecnością, bo jak wyjdziesz z komory, to będziesz se radził sam. To tak nie działa. On chce ze mną być w każdym miejscu mojego życia. I On chce zabezpieczać mi rzeczy, życie. Chce mnie chronić, chce mnie osłaniać, chce mi błogosławić. Teraz posłuchajcie tego. Nie tylko wtedy, kiedy ja o to proszę. Wyobraź sobie, że dam Dawidowi, mojemu synowi, jeść tylko, kiedy on mnie o to poprosi. Załóżmy, że mnie cały dzień nie prosi, ja powiem, no nie daję, bo nie prosi. Jakby chciał, to by przecież poprosił, nie? Gnojek jeden, 5 lat ma, mógłbyś już zacząć się wysławiać. Nie! Normalnym jest, przepraszam, trochę fikcji tu jest, to moja żona daje częściej jedzenie dzieciom niż ja. Więc moja żona, ona nie myśli z rana, ciekawe, czy moje dzieci dziś mnie poproszą. Bo jak nie poproszą, to nie dostaną gnoje jedne. No nie! Normą jest, że rodzic przygotowuje posiłek dla swojego dziecka, nawet jak jeszcze to dziecko nie wstało. Myślisz, że Bóg Ojciec odpowiada na Twoje potrzeby i działa tylko wtedy, kiedy Ty poprosisz, a ze względu na jakikolwiek powód nie poprosisz, to pomógłbym, ale nie pomogę, bo się nie odezwał. Jak złego Boga my myślimy, że mamy, jak tak żyjemy. Więc tak naprawdę, mówię Wam szczerze, z roku na rok w moim życiu modlitewnym maleje proporcja proszenia i wzrasta proporcja dziękowania. Wiesz dlaczego? Bo im więcej z Nim jestem i więcej widzę Jego piękno, tym coraz bardziej bez słów się śmieję i wiem, że te rzeczy są załatwiane. Wiesz dlaczego? Bo jak wchodzisz coraz głębiej serce, to ja wiem, że On w swoim sercu wie, co ja wiem w swoim sercu. I nie jest to wiedza, ale jest to świadomość. I wiem, że Panie, Ty wiesz, dziękuję. Ale im mniej Go znam, im mniej z Nim jestem, tym więcej muszę się upewniać, że On w ogóle wie, że ja żyję. Ty wiesz, że Ty mnie stworzyłeś? O Jeremiaszu to wiedziałeś. O Dawidzie, o Mojżeszu, tam wszystko wymyśliłeś z tymi kołyskami, tam on tam płynął tratwą, wiesz. A ze mną to co, w ogóle, czy ty w ogóle wiesz, że ja jestem? Nie, on nie wie. On nie wie. Musisz mu powiedzieć. Zaraz po nabożeństwie będziemy mówić Bogu, że żyjemy. No nie! On wie! Kwestia jest taka, Michałka, jak możesz pomóż, to będzie troszeczkę kontrowersji, ale ja w to wierzę. Wierzę. Wersety na to poparcie innego dnia, ale wierzę. Czasami Bóg spowalnia błogosławieństwo nad naszym życiem, ponieważ nie chce, aby nasze życie było pełne błogosławieństw bez Niego. Czasami poprzez opóźnianie odpowiedzi przybliżamy się do Niego. Oj. Tak to czuję. Bo ja wiem, że tak jest, bo ludzkość zawsze taka była. Sprzedawczykami byliśmy od zawsze. Izrael był sprzedawczykiem. Wszyscy byli sprzedawczykami. Bóg powiedział Izraelu, co? Zdradzacie mnie pod każdym drzewem. Macie mnie za króla, a chcecie króla? Wiecie, jaka afera była? Jak oni się domagali króla? Kto był pierwszym królem? Saul. Wiesz, co Bóg powiedział do Samuela? Jak oni krzyczeli, daj nam króla, Samuel usłyszał coś, czego Izrael na dzień dobry nie usłyszał, a cios był dramatyczny, bo Bóg powiedział do Samuela tak, chcą króla, to daj im króla,
ale wzgardzili mną, bo od zawsze byłem ich królem. I teraz jak będzie się im sypać, to niech idą do swojego króla. Tam jest to napisane, możecie poczytać. A wiesz, co powiedział do Samuela po kropce? Idź i daj im króla. Chcesz mieć króla? Miej sobie króla. Ja chcę, żeby moim królem na papierze, w teorii i w praktyce był mój Bóg. I kiedy ja z Nim chodzę, On chce mi błogosławić. On chce sprawiać dla mnie prezenty. Kiedy ja jestem z Dawidkiem i widzę, że mógłbym kupić mu jeszcze jeden prezent i jeszcze jeden prezent i to, ja nie chcę, żeby on patrzył na mnie jako na typa od prezentów. Ale chcę, żeby wiedział, że jego tata daje mu też prezenty. I czasami już stoję z jakąś zabawką w kolejce. Mówię, kurczę, przeginka, niedawno dostał. Nie przesadzajmy. Bo dla niego tata to będzie kup prezent. I my tak samo przed Bogiem. Bóg czeka na nas z prezentami. Bóg czeka na nas. Na nas On czeka. My czekamy na Niego, a to On czeka na nas. O, daj mi męża, się modli dziewczyna, daj mi męża, mam już 20 lat, daj mi męża. Złapaliście żart po drodze z 20? Dzisiaj już w 20 roku życia dziewczyny krzyczą, już późno jest, 20 lat mam. Daj mi męża, daj mi męża, daj mi męża. Bóg wie, że On jest w jej sercu, czyli Bóg, gdzieś tam naprawdę głęboko w dole na tabeli priorytetów. I ona, On dokładnie wie, że ten mąż zbije go o jeszcze jedną pozycję w dół. Pomyśl o tym. To nie znaczy, że dlatego nie masz męża. A być może dlatego. I w drugą stronę, chłopcy rapowcy, też tak jest. O Panie, tą nową robotę, jak mi ją dasz, to te wyjazdy. 3 tygodnie w 4 nie będę w domu. Nie będziesz w kościele. I zrobię to, i zrobię tamto. Ale dobrze, ale Panie, no, powiedz co? Aha, no teraz już widzę. Gdyby to na mnie spadło za wcześnie, nie miałbym tego jak dźwignąć i zamieniłbym błogosławieństwo z Tobą. Ale teraz być może, bo nie chcę przez to powiedzieć, że nie możesz 3 razy w tygodniu być gdzieś indziej, próbuję przez to powiedzieć, że musisz być na pewne rzeczy gotowy. Gotowy w swoim sercu. Innymi słowy, mam kazanie przygotowane. Zobaczcie, ile jest treści przed nami jeszcze. Jeszcze jedno mam przygotowane. Wiecie jakie? Co robisz w miejscu błogosławieństwa? Tytuł nawet już mam dziś. Co robisz w miejscu błogosławieństwa? Co robisz, kiedy te rzeczy się dzieją? Dlaczego to forsuję? Ponieważ wiele razy Bóg wstrzymuje nad nami pewne rzeczy, żebyśmy przybliżyli się do Niego. Ciekawe, że gdybyśmy nie mieli żadnych problemów, czy nasza potrzeba Boga byłaby tak sama, jak wtedy, kiedy nie ma problemów? A pomyśl sobie po tych czasach trudnych sezonów, jak bardzo poznałeś Boga. Widzisz, ktoś powie, aha, czyli Bóg uczy mnie przez trudności. Czy to jest dobry ojciec? Więc Bóg sprowadza na mnie trudne sezony po to, żeby mnie nauczyć. Błąd. Nasz twardy kark zmusza taką szkołę do wejścia w nasze życie. Bo do królestwa jest lepiej wejść bez oka, Biblia mówi, bez nogi i ręki, niż z okiem, ręką, nogą pójść w ogień. Więc żadna z rzeczy tych świeckich, materialnych nie jest ważniejsza niż relacja z Bogiem. Zakończę tym słowem i będziemy się modlić. Zapytałem na konferencji, na której się nawróciłem. 17 września 2015, kaznodzieja, który usługiwał, pytam go po spotkaniu przy stole na kolacji, jeden na jeden, kiedy akurat chwila była, że nikogo przy stole nie było. Kilka sekund. Wypowiedziałem mu, co tam się dzieje, jakie decyzje życiowe przede mną, a on powiedział do mnie zdanie tak. Ja się spodziewałem, że on mi powie, to możesz, to tak niepodobne do chrześcijaństwa, to nie, to tak. A on mi odpowiedział zdaniem, wszystko, cokolwiek spowalnia cię w twoim wyścigu z Bogiem, usuń to. Bo nic i nikt nie jest warte tego, aby zastąpić lub spowolnić mi proces
i wymiar poznawania mojego Boga. Amen. Kochani, powstajmy. Wierzę, że jest to prorocze, co teraz powiem. Dostałem to słowo w środę na modlitwie. Tak mnie korciło, żeby powiedzieć w środę. I prawie udało mi się tajemnicy dochować do niedzieli. Gdzieś tam ona wyleciała, ale nie w pełni. Ewangelia świętego Łukasza 22:8. Wierzę, że to jest prorocze słowo. I wysłał Piotra i Jana i powiedział im: idźcie i przygotujcie nam wieczerzę paschalną do spożycia. Idźcie i przygotujcie nam wieczerzę. Jezus mówi do swoich uczniów: chcę zasiąść z wami do stołu. Ho. Przygotujcie mi wieczerzę. I wierzę, że Bóg mówi: chcę jeszcze raz nawiedzić ten kościół. Przygotujcie wieczerzę. Przygotujcie mi stół. Bóg mówi: ja przyjdę, ale przygotujcie. I dopiero mi się to spięło z tym, co się zrodziło we mnie kilka miesięcy temu, z tym, co dostałem w środę. Ponieważ od kilku miesięcy, jeszcze przed pierwszym czasem poruszenia, przed pierwszym, przed majowym, miałem przekonanie, że kolejny czas poruszenia, i nie byłem pewien, czy to ten majowy, czy ten kolejny, że będzie właśnie takim Bożym nawiedzeniem. Zadzwoniłem do Michała i powiedziałem: będziemy szykować set uwielbienia. Musisz zrozumieć jedną rzecz, Michael. Bóg chce nas nawiedzić, to nie będzie kolejna konferencja. Każda jest w Bożej obecności. Tak, każda konferencja, mogę śmiało to powiedzieć, z pewnością i pokorem, nie nadwyrężając tego stwierdzenia, każde spotkanie konferencyjne, które tu mieliśmy, tu była Boża obecność. Ale było kilka nienormalnych, tak to nazwę, wykraczających poza normę spotkań. I pamiętam, jak chodzę z tą myślą, chodzę, drepczę, jak widzisz mnie z głową w dole i z lewej do prawej, to wiesz, że coś się dzieje. I tak chodzę i we mnie to pracuje, że na czasie poruszenia, Bóg huknie, że Bóg chce zrzucić na nas nowy wymiar swojego ciężaru, swojej chwały. I teraz ja tak myślę. I od razu myśl, która mi się spina, że Bóg mi daje pomysł: zaproś wszystkich pastorów, których możesz, na to wydarzenie. Nie wszystkich, których znasz. I tam widziałem nazwiska, które mam zaprosić, nie chcę ich tutaj wymieniać. I już mam dzwonić, tak się podpaliłem, że na maj. Ale widzę, że nie, że Bóg mówi: to nie ten miesiąc. I wtedy Bóg mi dał pomysł, aby w maju, na czasie poruszenia, głosić o autorytecie wierzącego, pamiętacie? Więc ja zostałem z tą wieczerzą, zostałem z tym zastawieniem stołu w zawieszeniu. I wtedy Bóg mi pokazał: czas poruszenia 2. Tamte spotkanie. To będzie bomba. Ja mówię: okej. Okay. Wtedy Bóg mówi: dzwoń. Obdzwoniłem tych wszystkich pastorów. Tylko jeden powiedział, że nie może, bo ma już coś zaplanowane, i mówię: całkowicie rozumiem. Wszyscy inni przyjeżdżają. Ja powiedziałem: będzie inwazja. Musimy się przygotować. I wierzę, że Bóg chce bardziej niż my, bo On to aranżuje. Nie wiem, czy nawet jest takie poprawne słowo, ale wieczerzyć z nami. Zasiąść z nami do stołu jeszcze raz. I wierzę, że jest to 11-12 sierpień. To nie jest reklama eventu. To jest fakt, który Bóg mi dał jako prorocze słowo, że to się wydarzy. I teraz to, że Bóg do czegoś nas zaprasza, to mówi jeszcze: przygotujcie. Wiesz, co to oznacza? To nie oznacza: a se siedźmy, poczekajmy, samo się zrobi. Bóg mówi: przygotujcie. Wiesz, co jest w moim kalendarzu poprzedzającym czas poruszenia? Na czerwono zaznaczony tydzień. Wiesz, co tam jest? 4 litery, zgadnij. Post. Kościele, pomyśl o tym. Czy wejść w post? Bo Bóg chce, żebyśmy przygotowali wieczerzę. Duchowa uczta przed nami. 11-12 sierpnia. Duchowa uczta. Od wielu tygodni ta data jest u mnie już zaznaczona na post. Chcę się przygotować. Chcę przygotować swoje serce. Czym jest post? Głuszeniem pisku cielesności. Jak się przygotować? Ktoś powie: chcę się przygotować. No właśnie tak.
Gaś swoją cielesność w tych dniach, żeby nie tracić ani chwili. Spotkanie się zacznie w piątek wieczorem, ty już w Bożej obecności pływaj od rana. Będziesz w pracy, okej. Powiedz, że masz dzisiaj problemy z żołądkiem i chodź co 5 minut do toalety. Panie, dzięki Ci, Panie. Przygotuj swoje serce. Przygotuj, namaszczaj się na to spotkanie. Przygotowuj się i przyjdziemy tu wszyscy. I uwolnimy uwielbienie, podniesiemy uwielbienie i modlitwę. I wierzę, że doświadczymy Pana w ponadnaturalny sposób, jeszcze bardziej niż zwykle. Pomódlmy się. Panie, to nie my chcemy bardziej niż Ty, to Ty chcesz bardziej niż my. Panie, my przepraszamy Cię, że pozwoliliśmy sobie, nieważne z jakich powodów, ale pozwoliliśmy sobie uczynić w naszych głowach modlitwę ciężarem, uwielbienie obowiązkiem. Ale przecież tak, Panie, nie jest. Przecież to jest pompa życia, Panie. Panie, modlitwa jest jak tlen, ponieważ pompuje Twoją obecność. O Panie, uwielbienie nie jest ciężkim obowiązkiem, ale jest, Panie, armatą zrzucającą ciężar Twojego szekajna, Twojej chwały. O Panie, my chcemy powracać każdego dnia w coraz to większy i głębszy, potężniejszy wymiar zasolenia się, marynowania się Tobą, Twoją obecnością. Panie, bo naszym sensem, celem naszego życia jest być blisko Ciebie. Stworzyłeś nas dla siebie, zbawiłeś nas dla siebie, uwolniłeś nas dla siebie, przyprowadziłeś nas dla siebie. Chciałbym bardzo szybko, szybciej niż zwykle i nie robić z tego oddzielnej ceremonii. Niektórzy z Was mają urazę do czegoś, do kogoś, do jakiegoś wydarzenia, do jakiejś osoby, do jakiejś decyzji, która blokuje Cię. I nie wiesz, że ta uraza jest blokiem, który blokuje Cię przed innymi rzeczami. Między innymi przed dotykiem świeżej obecności. Ja chcę dalej się modlić, a Ty przyjdź do przodu i zrzuć to przed Panem. Panie, ja dziękuję Ci, że Ty chcesz nas przygotowywać, oczyszczać swój Kościół na tą inwazję, Panie. Na nawiedzenie, na świeże wylanie, Panie. Panie, my chcemy się upozycjonować. Właściwie, śmiało, jeżeli ktoś z Was chce wyjść, wyjdźcie. Ja wiem na 100%, że ktoś jest, bo w duchu czuję. Śmiało. Jest kilka osób jeszcze. O Panie, my zrzucamy to. Zrzucamy te rzeczy z naszego serca, z naszego umysłu, jakiejś urazy, jakiegoś zablokowania. Ponieważ tak naprawdę największymi przegranymi tego jesteśmy my sami. I Panie, ja modlę się o wolność, aby te ciężary spadły, Panie. Niech spadną, Panie. Niech przyjdzie lekkość, niech przyjdzie wolność, Panie. Niech przyjdzie pokój. O Panie. Niech płynie Twoja wolność, Panie. Twój pokój. O Panie mój, wolność Twa jest mój. Pokój, Panie, dzięki Ci, Panie. Panie, świeży dotyk Twojej obecności, który zmienia wszystko, Panie. Panie, jeden dotyk niesie taki kapitał miłości, jakiego nikt w świecie, żaden człowiek nie jest nad nami w stanie uwolnić.
Cześć, nazywam się Jakub Kamiński i cieszę się, że wysłuchałeś tego przesłania. Wierzę, że wniosło ono nowe rzeczy do Twojego życia, a Ty czujesz się zachęcony i zbudowany. Jako North Church modlimy się, abyś żył zwycięskim życiem, do jakiego powołał Cię Jezus. Jeśli czujesz się poruszony do tego, aby wesprzeć finansowo to, co robimy, możesz zrobić to klikając link w opisie tego filmu. Odwiedź nasze media społecznościowe i pozostajmy w kontakcie.